Cześć, witajcie ponownie. Chciałem wam tylko powiedzieć, że mamy tutaj z Markiem problemy z zasięgiem. Nie wiemy, może zagłuszarki, może po prostu takie miejsce, że nie dociera tutaj zasięg, więc przerywa relację. Ale jeżeli się tylko uda, to zapraszam was na relację ze środka, z sali sądowej, na Czujny 24, Czujny, tak? Czujny 24, jeżeli się uda oczywiście. Jeżeli tak. Się uda. Teraz wyszliśmy na zewnątrz, żeby złapać chwilę trochę zasięgu i zobaczymy, co dalej. Pozdrawiam. Pozdrawiam cię, Krzysztof, witajcie. I co, może Marek, powiedz tutaj widzom, po co się tutaj znaleźliśmy? Jestem obwinionym, obwinionym o to, że zakłócałem porządek tutaj w pewnym supermarkecie budowlanym na terenie Nowego Targu. Jest to oczywista nieprawda, są nagrania, że tak nie było i tak, no i będziemy tego dowodzić oczywiście. Nasza redakcja weszła w stan interwencji dziennikarskiej na zasadzie artykułu 43 prawa prasowego ze względu na fakt, że istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przy sporządzaniu tego wniosku po to, żeby mnie tutaj ciągać po sądach w Nowym Targu. A i też jest bardzo ciekawy wątek nepotyzmu, możliwego zaistnienia nepotyzmu, że akurat tak się potoczyło, że ja jestem obwinionym. No więc wszystkie te sprawy są bardzo ciekawe, oczywiście tradycyjny kazus prawny dotyczący nielegalnej w mojej ocenie przepisów kodeksu postępowania karnego, który by sugerował, że z tej sprawy nie może być transmisji, natomiast kontra prawo prasowe, interwencja dziennikarska i konstytucja 45 artykuł. Także myślę, że tyle zapowiedzi. Czujny 24, jeżeli nam się uda połączyć, bo tak jak tutaj Andrzej powiedział, są problemy nie tylko z włączającymi się alarmami, ale z brakiem zasięgu. Dzięki. Dokładnie, dokładnie. Także zapraszam was na Czujny 24. Jeżeli się tylko uda, będziecie mieli możliwość wysłuchania rozprawy. Pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia.